Pod względem przygotowania fizycznego i piłkarskiego to uważam, że obydwie drużyny dobrze się prezentowały. Ale pierwsza połowa chyba trochę lepiej wykonała. Na pewno, ja mówię, w warunkach meczowych, ligowych to na pewno byśmy nie wykonali 6 zmian, czy 7 łącznie z bramkarzem. To też w jakiś sposób wpływa na jakość gry, ale tak my zakładali już przed meczem, że wszyscy będą grali w tym meczu i nie patrzyliśmy już na końcowy rezultat, ale uważam, że obojętnie nawet te 7 zmian, jakie dokonaliśmy, 6 zmian w przerwie, a 7 zmiana to bramkarz, może wpłynęły na jakość gry, ale uważam, że wszyscy grali konsekwentnie.